Liczby rzeczywiste ABC są pierwiastkami wielomianu x do trzeciej minus 2x plus 1. My musimy obliczyć, ile jest równe wyrażenie a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat. Żeby to zrobić, to chyba najłatwiej będzie policzyć, ile są równe te liczby ABC, czyli pierwiastki tego wielomianu, no a następnie podstawić się do tego wyrażenia i policzyć, ile jest ono równe. Czyli liczymy, ile są równe pierwiastki tego wielomianu, przyrównujemy wielomian do zera, x do trzeciej minus 2x plus 1 równa się 0, no i rozwiązujemy to równanie trzeciego stopnia. Możemy je rozwiązać na przykład w taki sposób, że poszukamy tak trochę na ślepo pierwszego pierwiastka tego wielomianu. Jego najczęściej szukamy wśród dzielników wyrazu wolnego. Tutaj wyrazem wolnym jest jedynka, czyli takimi pierwszymi kandydatami na pierwiastek tego wielomianu będzie jedynka i minus jedynka. Jeżeli byśmy podstawili pod x w tym wzorze jedynkę, no to okaże się, że jedynka zeruje ten wzór. 1 minus 2 razy 1 plus 1 daje 0, czyli na pewno ten wielomian da się zapisać w postaci x minus 1. Jedynka zeruje ten nawias, razy jakiś wielomian drugiego stopnia, to się równa 0. Żeby teraz odgadnąć, ile jest równy ten wielomian drugiego stopnia, to możemy podzielić ten wielomian przez ten dwumian x minus 1, albo pisemnie, albo na przykład schematem Hornera. Może ja to zrobię pisemnie, czyli napiszę x do trzeciej minus 2x plus 1 podzielić na x minus 1. Tutaj sobie nadkreślamy, no i najpierw dzielimy x do trzeciej przez x. To wychodzi x kwadrat i teraz x kwadrat mnożymy przez ten nawias, x kwadrat razy x to jest x do trzeciej i x kwadrat razy minus 1 to jest minus x kwadrat. Podkreślamy i odejmujemy x do trzeciej minus x do trzeciej, to wychodzi 0. Nie ma tutaj x kwadratów, czyli minus minus x kwadrat to będzie x kwadrat, a to przypisujemy minus 2x plus 1 bez zmian. No i znowu dzielimy x kwadrat przez x. To wychodzi plus x, x razy x, x kwadrat, x razy minus 1 to będzie minus x. No i odejmujemy od tego to, czyli mamy x kwadrat minus x kwadrat wychodzi na 0. Minus 2x minus minus x, czyli będzie plus x, to wyjdzie minus x. I jeszcze przypisujemy plus 1, no i dzielimy teraz minus x na x, to wychodzi minus 1, no i sprawdzamy minus 1 razy x, to wychodzi minus x i minus 1 razy minus 1, to wychodzi plus 1. Gdy teraz odejmiemy te dwa wiersze, to x się wyzerują i jedynki również się odejmą, czyli otrzymaliśmy resztę 0. Zatem jeśli podzielimy ten wielomian przez dwumian x minus 1, to otrzymamy takie wyrażenie kwadratowe x kwadrat plus x minus 1. No i teraz wiemy, że iloczyn dwóch nawiasów jest równy 0, jeżeli któryś z tych nawiasów się wyzeruje, czyli albo gdy x minus 1 jest równe 0, albo gdy x kwadrat plus x minus 1 jest równe 0. Z pierwszego równania otrzymujemy, że x jest równe 1. I to już jest jeden z pierwiastków naszego wielomianu, czyli jedna z literek ABC. No a żeby policzyć dwie pozostałe, to musimy rozwiązać to równanie kwadratowe. Policzmy może deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 1, minus 4 razy 1 razy minus 1, czyli plus 4, czyli delta jest równa 5, czyli x1 to się równa minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delta, czyli z 5, na 2a, czyli na 2. No i x2 bardzo podobnie, minus 1 tylko plus pierwiastek z 5 na 2. No i teraz, gdy mamy już wyliczone wszystkie trzy pierwiastki naszego wielomianu, czyli literkę a, b oraz c, nie ma znaczenia, która to która, po prostu podstawiamy te trzy liczby do tego wyrażenia, no i możemy napisać, że a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat to się równa. No i po kolei. Pod a podstawimy jedynkę, 1 do kwadratu, pod b to wyrażenie, czyli minus 1 minus pierwiastek z 5 przez 2 do kwadratu plus i pod c to wyrażenie, czyli minus 1 plus pierwiastek z 5 przez 2 kwadrat. No i liczymy, ile to jest. 1 do kwadratu to 1 plus, a ten licznik podniesiony do kwadratu to będzie 1
plus 2 pierwiastki z 5 plus 5 podzielić na mianownik podniesiony do kwadratu, czyli 4, plus, no i tutaj tak samo, 1 minus 2 pierwiastki z 5 plus 5 dzielone na 4 to się równa 1 plus, no i sumujemy te ułamki, mają wspólny mianownik, 2 pierwiastki z 5 i minus 2 pierwiastki z 5 się odejmą, a w liczniku otrzymamy 6 plus 6, czyli 12, na 4 to jest 3, czyli ostatecznie otrzymujemy, że szukana suma kwadratów pierwiastków tego wielomianu jest równa 4, no i to jest odpowiedź do tego zadania.